wielką łaską jest zrezygnowanie tak naprawdę z całego mojego życia. Bo ja miałem je dokładnie zaplanowane. Miałem skończyć studia w tym roku, jestem po czwartym roku historii. I wspaniałe jest to, że Pan Bóg tak naprawdę to wszystko zabiera. Zabrał wszystkie moje plany, moje wizje na temat mojego życia, moje wyobrażenie na temat mnie samego, tego, co ja mam robić w życiu. Było tak, że się bałem na początku. Bo to jest wielka niewiadoma. Ja do tej pory nie wiem tak naprawdę, co będę robił konkretnego. Ale to jest właśnie niesamowite, że Pan Bóg mnie posyła, a ja ufam, że On już to wszystko jakby, mówiąc brzydko, załatwi. On to poprowadzi, bo to jest Jego dzieło, to ma być Jego dzieło. Ja mam nadzieję, że to będzie Jego dzieło, a nie mój wyjazd. To nie ma być wyjazd turystyczny. Zacznę od tego, żeby się, mówiąc tak prosto, rozejrzeć. Nie przyjadę tam przecież po to, żeby coś zmieniać, żeby nagle zrobić rewolucję, pokazać im, słuchajcie, my w Polsce to mamy tak, więc wy tu po prostu też musicie robić to i to. Pomyślałem, że chciałbym dać coś z siebie i zrobić coś nie dla siebie, nie dla swojej ambicji. Może lepiej zrobić jedną konkretną rzecz, a zrobić ją dobrze, niż angażować się w tysiąc rzeczy i robić je po łebkach. Właściwie to może na początku powiem, że jadę jako wolontariusz misyjny, nie jako misjonarz. To jest dla mnie bardzo istotne, dlatego że misjonarze to są osoby, które jednak przygotowują się o wiele bardziej i są posłani przez Kościół. Ja jadę jako wolontariusz misyjny. Jeżeli chodzi o moją motywację, jak to było, to wszedłem sobie na stronę, na forum oazowe i zobaczyłem zwyczajny post. Szukamy wolontariuszy do Kazachstanu. No więc oczywiście bez zastanowienia, może nawet powiem szczerze teraz lekkomyślnie, mówię, dobra, jadę, zgłaszam się. Kiedyś wcześniej marzyłem o tym, żeby wyjechać na misję. Szczerze mówiąc, myślałem bardziej o Afryce. To było takie moje jeszcze młodzieńcze takie marzenie. Natomiast tu się okazało, że szukałem wolontariuszy do Kazachstanu. I przez pewne znaki pokazał mi, czy rzeczywiście to jest dobre, czy to jest rzeczywiście zgodne z jego wolą. Bo ja zastanawiałem się na początku, czy to nie jest taki mój kaprys. I czy rzeczywiście to jest, czy to jest dobre, czy to jest dobry pomysł. Natomiast bez wątpienia formacja Ruchu Światło-Życie daje bardzo wiele i myślę, że daje tą najważniejszą rzecz, czyli pomaga zrozumieć, po co tak naprawdę są misje, bo misje tak naprawdę to jest coś, do czego każdy z nas jest powołany. Kiedyś powiedziałem jednemu księdzu, że skończyłem już formację i ksiądz powiedział, no to jesteś spalony tak naprawdę. Jeżeli tak mówisz, to znaczy, że jesteś spalony. Skończyłem te 3 stopnie, jakie Ruch Światło-Życie przewiduje. Pojechałem na KODA, czyli kurs OZW dla animatorów, ale tak naprawdę ta formacja się zaczyna. Dopiero teraz zaczyna się ta prawdziwa praca nad sobą, tak mi się wydaje. Nie uciekniesz przed ciszą na tych misjach i lepiej od razu otworzyć się na Pana Boga niż zagłuszać ciszę i Jego głos. To jest tak, że w Ruchu Światło-Życie formujemy się do tego, żeby służyć. Ta formacja podstawowa ma stworzyć nas nowego człowieka. To znaczy, że ma nas nauczyć żyć z Chrystusem. Ale na tym nie można poprzestać, bo później jest ten etap, gdzie jest diakonia, czyli gdzie jest służba. Czyli my mamy to, co wynieśliśmy z ruchu, my mamy dać innym.
Ja wiem, że tam nie nawrócę Kazachstanu. Wiem, że nie zmienię świata. Jadę do prostych rzeczy. Jadę do robienia prostych rzeczy, przynajmniej tak mi się wydaje. I właśnie zastanawiałem się, jak to będzie. Czy ta tęsknota tam mnie, że tak powiem, nie zeżre. Ale myślę, że to jest tylko rok czasu. Ja myślę, że to jest niedużo tak naprawdę. Kilkanaście miesięcy. Chcę skończyć studia. Chcę tu wrócić. Na pewno nie zostanę tam dłużej. Mogę tam, może kiedyś tam wrócę. Zobaczymy. To wszystko zależy od Boga. Tak jak mówię, nie zamykam przed Nim możliwości. Przynajmniej nie chcę zamykać żadnych możliwości. I też przyznam się szczerze, że kiedy ja wrócę z Kazachstanu, to ja jestem przekonany, że ja nadal mam być tym misjonarzem. Bo to się nie kończy w momencie powrotu, tylko trzeba być nim cały czas.